Ten człowiek ma wizję. Chce budować najlepsze elektryczne samochody na świecie i sprawić, że zapomnimy o benzynie. To będzie rewolucja. Zamierza konstruować je pod marką Tesla w nowej futurystycznej fabryce. Ma to być przewrót w dziedzinie elektrycznych środków transportu. Dawno nie było takiego wydarzenia w branży motoryzacyjnej. To marzenie wielu, niezrealizowane dotąd przez nikogo. Aluminiowa karoseria. 19-calowe felgi. I cena 50 tysięcy funtów. Na pierwszy rzut oka to jedna z nowych, luksusowych limuzyn. Jednak to tylko pozory. Model S to samochód nietypowy. Firma Tesla chce stanąć na czele rewolucji, zmieniając oblicze motoryzacji. To pierwszy produkowany masowo sedan klasy premium z napędem elektrycznym. Szybki, o dalekim zasięgu i nie potrzebujący paliwa. Chcemy stworzyć najlepszy na świecie samochód elektryczny. Tesla pragnie wyprzeć z rynku silniki spalinowe i udowodnić, że auto elektryczne to konstrukcja dojrzała. Samochody spalinowe odejdą do lamusa. Przyszłość to elektryka. To Elon Musk, prezes i współzałożyciel firmy Tesla. Elon jest wynalazcą, przedsiębiorcą, jednym z najmłodszych amerykańskich miliarderów. Lubię nowe technologie. Chcę tworzyć rzeczy, o których nikomu się nawet nie śniło. To typowa historia sukcesu z Doliny Krzemowej. W połowie lat 90. Elon założył niewielką firmę internetową. W roku 2002 PayPal został sprzedany za $500 milionów. Następnie powstała fabryka rakiet SpaceX. To wszystko część życiowej misji Elona. Już w koledżu zastanawiałem się, co może mieć największy wpływ na przyszłość ludzkości. Uznałem, że internet, zasiedlenie innych planet oraz odnawialne źródła energii. Właśnie na tej myśli sprzed 20 lat oparłem funkcjonowanie moich firm. Firma Tesla Motors to także dziecko Elona. Firma nazwana od nazwiska pioniera energii elektrycznej Nikoli Tesli produkuje pojazdy napędzane energią elektryczną. Żadnych hybryd, paliw alternatywnych i rur wydechowych. Firma szacuje, że samochody elektryczne produkują o połowę mniej dwutlenku węgla, nawet jeśli elektryczność pochodzi głównie z elektrowni konwencjonalnych. Elon i jego wspólnik, J.B. Straubel, wierzą, że takie pojazdy są nam potrzebne. Robimy to dla naszych dzieci i wnuków, gdyż ropa naftowa kiedyś się skończy. Wydobywając i spalając ropę, gramy w rosyjską ruletkę z atmosferą. Założyciele firmy Tesla marzą o świecie bez aut spalinowych. Są przekonani, że samochody elektryczne są nie tylko czystsze, ale i lepsze. Teraz chcą to udowodnić światu. Wierzą, że uda im się wywołać rewolucję, budując pojazdy elektryczne dla mas. To może być przełom w motoryzacji. Chcemy, żeby po drogach jeździły jedynie samochody elektryczne. Model S ma stanąć na czele rewolucji. Będzie to samochód elektryczny, jakiego jeszcze nie widziano. Rodzinna limuzyna.
przyspieszająca do setki w niecałe 6 sekund i mająca większy zasięg niż jakikolwiek inny samochód elektryczny. Zaprojektowany, by stawić czoło spalinowej konkurencji. Model S zalicza się do segmentu premium i konkuruje z BMW i Astonem Martinem. Lecz samochód to zaledwie początek. Tak rewolucyjny pojazd wymaga rewolucyjnej technologii produkcji. Tesla musi zbudować od zera fabrykę, jakiej jeszcze nigdy nie było. Elon spotyka się z Gilbertem Passin, kierownikiem produkcji. Gilbert to ekspert związany z kanadyjską fabryką Toyoty. Opis mojego zadania był prosty. Zbudować najlepszą fabrykę na świecie, w której będzie powstawała najlepsza z luksusowych limuzyn. Musiałem wybrać miejsce oraz zebrać zespół. Firma kupiła obiekt należący do General Motors i Toyoty, zlokalizowany we Fremont w Kalifornii, na skraju Doliny Krzemowej. Była to tradycyjna wytwórnia samochodów z ciemnym, pozbawionym światła dziennego wnętrzem i betonową podłogą. Firma Tesla Motors zrobiła z niej megafabrykę. To całkowicie nowe podejście do produkcji samochodów. Ściany i podłogi pomalowano na biało. Maszyny są jaskrawo-czerwone. A okna i świetliki wpuszczają do wnętrza światło dzienne. Czysta, uporządkowana fabryka nadaje ton produktowi. Chcemy, żeby nasz samochód był tak samo dopracowany jak ona. Zgodnie z filozofią firmy, pracownicy przemieszczają się po fabryce na rowerach. To ważne, żeby ludzie chętnie przychodzili do pracy. Dlatego warto uczynić fabrykę piękną. W typowym dla Doliny Krzemowej stylu wnętrze wypełnia najnowocześniejsza technologia, dzięki której z linii produkcyjnej mogą zjeżdżać tysiące samochodów. Są tu super wydajne, wielozadaniowe roboty, samojezdne wózki i skomputeryzowane grafiki zadań. Fabryka konkuruje z najlepszymi obiektami na świecie. Kochamy technikę, piękne maszyny oraz nowatorskie rozwiązania, które wykorzystujemy w procesie produkcji. Bez programowania roboty byłyby bezużyteczne. Trzeba nauczyć je automatycznego wykonywania zadań. Każdy robot jest programowany ręcznie. Przez półtora roku zespół Tesli wyszkolił 130 z nich. Jedna z ostatnich maszyn oczekujących na zaprogramowanie to zgrzewarka wielopunktowa do łączenia elementów podwozia. Skoordynowanie pracy robotów jest kluczowe. Robot jest tak dobry jak człowiek, który go zaprogramuje. Brad Johnson to najwyższej klasy spawacz z 25-letnim doświadczeniem. Kiedy skończymy, będziemy mogli uruchomić 100% automatyczną produkcję. Robot działa w trójwymiarowej przestrzeni. Podczas programowania głowica jest sterowana manualnie. To punkt wyjściowy, a to punkt spawu.
Brad prowadzi ramię robota rejestrującego położenie. Maszyna sama wyliczy najefektywniejszą drogę ramienia. Wygląda na to, że lekcja była skuteczna, bo spaw jest bardzo dobrej jakości. Możemy przestawić się na automat. Gdy produkcja ruszy pełną parą, ruchy Brada będą powtarzane przez robota 100 razy dziennie. Od powstania firmy w 2003 roku Tesla Motors krok po kroku realizuje swoją strategię. To niekonwencjonalne posunięcie, lecz Elon ogłosił, że Tesla będzie najpierw inwestować w reputację, a o zyski zatroszczy się później. Pierwszy etap ma polegać na wyprodukowaniu krótkiej serii atrakcyjnych samochodów. Plan jest prosty. Wyprodukujemy drogi samochód, który ukształtuje rynek na auta elektryczne. Z tym założeniem rozpoczęto pracę nad pierwszym samochodem, opartym na Lotusie Elise. 5 lat później pojawiła się Tesla Roadster. Samochód przyspieszający szybciej niż Aston Martin Vantage zaskoczył branżę motoryzacyjną. Pierwszy etap planu został zrealizowany. Udowodniliśmy, że auto elektryczne może być zmysłowe, szybkie, atrakcyjne i mieć daleki zasięg. Dwumiejscowy samochód sportowy za 100 tysięcy dolarów to produkt luksusowy. Pora więc na drugi punkt planu. Budowę auta tańszego o połowę i sprzedawanego w większej liczbie egzemplarzy. Chcę mu udowodnić, że samochód elektryczny może być lepszy od spalinowego. Model S to drugi etap elektrycznej rewolucji Elona Muska. Będzie to produkowana masowo limuzyna, zaprojektowana i wyprodukowana od zera przez Teslę. W studio w Los Angeles trwają prace projektowe. Model S to istota koncepcji naszej firmy. To pierwszy produkt w 100% zaprojektowany i zbudowany przez Teslę. A przy tym początek naszej misji. Franz von Holzhausen jest głównym konstruktorem. Uważa, że estetyka samochodu powinna być uniwersalna. Dysponując pustą kartką, łatwo pójść na całość, ale my musieliśmy stworzyć coś, co przemówiłoby do klientów dotąd niezainteresowanych autami elektrycznymi. Nieco rozciągnęliśmy bryłę nadwozia, aby uczynić ją nowocześniejszą. Kształt pozostał nadal tradycyjny, a więc łatwy do zaakceptowania. Pomimo tradycyjnej formy, model S to samochód wyjątkowy. Zaprojektowano go tak, by jego kształt zwiększał zasięg na jednym ładowaniu. Nadwozie ma wciętą talię, gdyż pozbawiliśmy je zbędnych kilogramów. W ten sposób zwiększyliśmy wydajność, otrzymując jeden z najbardziej aerodynamicznych sedanów na rynku. W przypadku samochodu elektrycznego ograniczenie poboru prądu jest kluczowe, dlatego projektanci starali się zmniejszyć opór powietrza. Nawet klamki chowają się w karoserii. Efekty wyboru specyficznego rodzaju napędu najbardziej widoczne są we wnętrzu. Układ napędowy jest bardzo niewielki. Osiągi potężnego silnika spalinowego zapewnia motor wielkości arbuza,
umiejscowiony pomiędzy tylnymi kołami. Dzięki temu wolnej przestrzeni jest bardzo dużo. Zespół projektowy zaczął pracę od silnika elektrycznego oraz akumulatorów. Umiejscowienie silnika pomiędzy kołami pozwoliło wyeliminować wał napędowy i co za tym idzie wybruszenie podłogi. Nie ma też zbiornika paliwa ani skrzyni biegów. Nad podłogą jest wolna przestrzeń. Jak widzicie, wnętrze samochodu jest bardzo przestronne. Jest w nim wystarczająco dużo miejsca dla 7 osób. Z tyłu znajduje się dodatkowa kanapa z miejscem na nogi pasażerów poniżej poziomu podłogi. Oto bagażnik, umiejscowiony w przedniej części samochodu. Można w nim zmieścić mnóstwo rzeczy, nawet jeśli przewozimy wielu pasażerów. Kto by nie chciał czegoś takiego? Tesla stara się podkreślać wyjątkowość auta. Jako nowa marka musi konkurować z wielkimi firmami. Najmłodsza z amerykańskich firm masowo produkujących samochody ma 90 lat. Nie jest to więc branża otwarta na nowych graczy. Targi motoryzacyjne Genewa 2012 to kolejny etap kampanii promocyjnej firmy. Zakończyliśmy sprzedaż Roadsterów w Ameryce Północnej, więc teraz musimy skupić się na tym produkcie. Eksperci oceniają firmę na podstawie modelu S. To moment przełomowy. Być może Tesla ma przed sobą wspaniałą przyszłość, lecz zadecyduje o niej właśnie model S. Firma zaryzykowała, przyjmując zaliczki na samochód od 10 tysięcy klientów. Zastrzyk finansowy zwiększa presję. Wiele osób ma różne zastrzeżenia do tego, co robimy. Będziemy musieli spełnić oczekiwania, a nawet je przewyższyć. Niektórzy klienci czekają na samochód od 3 lat. Firma ustaliła z nimi termin odbioru pojazdów. Wiem, że nie mogę zawieść tych, którzy nam zaufali, wpłacając zaliczki i zrobię wszystko, żeby ich nie rozczarować. Pierwsze samochody mają trafić do klientów za 2 miesiące. Jednak w fabryce nie powstał jeszcze ani jeden samochód seryjny. Jeśli klienci mają dostać auta na czas, produkcja musi ruszyć natychmiast. Szybkość pracy jest dla nas bardzo ważna, ponieważ działamy pod presją czasu. Tesla planuje budować 20 tysięcy aut rocznie, lecz przed rozpoczęciem produkcji Gilbert i jego zespół muszą sprawdzić linię produkcyjną. Dla firmy to bardzo ważne. Musimy mieć pewność, że produkowane tutaj samochody będą najwyższej jakości. Produkcja ruszy już wkrótce. W najbliższych tygodniach zostanie wyprodukowana próbna seria modelu S. Jeśli linia produkcyjna zawiedzie, firma nie zdąży na czas. Elektryczna rewolucja Tesli upadnie, zanim na dobre się rozpocznie. Narodziny modelu S to bardzo ważny moment dla naszej fabryki. Wreszcie stanęliśmy na linii startu. Produkcja zaczyna się w tłoczni. Żeby zwiększyć zasięg, zdecydowano, że nadwozie modelu S powstanie w 97% z lekkiego aluminium. Ze względu na koszty jest to nieczęsto wybierane rozwiązanie.
Płaskim arkuszom aluminiowej blachy musimy nadać formę trójwymiarową, wytłaczając je z wyjątkową precyzją. Aby to się udało, firma zakupiła największą dostępną w USA prasę tłoczącą. Jej potężna siła pozwoli wytłoczyć zawoalowane kształty karoserii modelu S. Ramiona robota umieszczają blachy w czterech prasach. Na każdym etapie odciskane są kolejne detale. W ten sposób powstaje płyta podłogowa. Lekkie aluminiowe elementy poprawiają współczynnik mocy do masy, zapewniając lepsze osiągi i dalszy zasięg. A to najważniejsze dla współzałożyciela firmy i dyrektora technicznego J.B. Straubela. Jak to ulepszyć? Osiągi oraz zasięg wymagały dodatkowej pracy, więc skupiliśmy się na napędzie. Układ napędowy powstaje na drugim piętrze. To tutaj produkuje się serce modelu S, silniki oraz akumulatory. Pomysł na zwiększenie pojemności akumulatorów jest zaskakująco prosty. Tesla korzysta z tysięcy litowo-jonowych komór bateryjnych, podobnych do tych stosowanych w laptopach. Dzięki nim maksymalny zasięg modelu S wynosi 480 km. Zasięg rzędu 400-500 km jest charakterystyczny dla samochodów benzynowych. Auto można ładować co godzinę, na kolejne 100 km ze zwykłych gniazdek. Wysokowydajny akumulator składa się z 7000 komór. Układa się je w odpowiednią strukturę biegunów dodatnich i ujemnych. Ich rozkład, kluczowy dla wydajności, jest pilnie strzeżoną tajemnicą Tesli. Silnik także powstaje w tej fabryce. To rozwinięcie koncepcji silnika indukcyjnego zasilanego prądem zmiennym, wynalezionego przez Nikolę Teslę, który wykorzystał pole elektromagnetyczne do budowy napędu. Z kolei firma Tesla oparła konstrukcję silnika na miedzianym cylindrze o wysokiej konduktywności. Gdy elektromagnetyczna obudowa zostanie podłączona do prądu, umieszczony w jej wnętrzu cylinder zaczyna wirować. Taki silnik jest niemal trzykrotnie sprawniejszy od spalinowego. Są w nim tylko trzy poruszające się elementy, a moc przekazywana jest bezpośrednio na tylne koła. Cały układ napędowy ma niecały metr długości. Zapewnia tej rodzinnej limuzynie osiągi godne samochodu sportowego. Taki zespół napędowy daje kierowcy wyjątkowe doznania. Szef projektu Jerome Guillen nieustannie go ulepsza. Niczym przełącznik oświetlenia, pojazd elektryczny w każdej chwili dysponuje pełną mocą. Wiele osób będzie zaskoczonych dostępnością potężnego momentu obrotowego. Reakcje silnika są natychmiastowe, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z pedałem gazu. Samochód przyspiesza od samego startu, ponieważ moment obrotowy pojawia się natychmiast. Jeśli się zatrzymam,
będę mógł bardzo szybko ruszyć. Moment obrotowy dostępny jest przy każdej prędkości, dzięki czemu wyprzedzanie tym samochodem jest bardzo łatwe. W przeciwieństwie do samochodów spalinowych, pozbawiony skrzyni biegów, Model S przyspiesza nieustannie. Napęd elektryczny pozwala płynnie dozować moc, dzięki czemu wystarcza nam tylko jedno przełożenie, a przekładnia jest zbędna. Jednym z ważnych wynalazków zastosowanych w samochodzie jest system odzyskiwania energii z hamowania. Chociaż Model S ma tradycyjne hamulce, nie trzeba ich używać. Hamulce regeneracyjne uruchamiane są poprzez odpuszczenie gazu. Kiedy chcemy się zatrzymać, wystarczy zdjąć stopę z pedału. Użycie hamulców mechanicznych nie jest konieczne. Układ wykorzystuje opór magnetyczny do zmniejszenia obrotów silnika, gromadząc przy tym energię elektryczną, która ładuje akumulator, zwiększając zasięg auta. Gdy znów wciśniemy gaz, moc wraca na koła. Tesla nazywa to sterowaniem gazem. To nowa koncepcja prowadzenia samochodu. Jeśli zrozumiemy zasadę działania silnika, będziemy mogli używać tylko jednego pedału. Zbliża się termin oddania pierwszej partii egzemplarzy. Pierwszy cykl produkcji dociera właśnie do głównej montażowni. Samochód jest oparty na częściowo stalowym podwoziu. Aby je zbudować, inżynierowie spawają ramy z profili. Świeżo wyszkolony robot spawalniczy zostanie sprawdzony w trybie automatycznym. Atmosfera jest napięta. Roboty pracują w pełnej koordynacji. W drugiej fazie cyklu pojawia się problem. Proces zostaje zatrzymany. Deadline jest coraz bliżej, a Elon Musk pragnie, by klienci byli zadowoleni. Przygotował więc jazdę próbną dla tych, którzy wpłacili zaliczki. Udamy się na Jack Wilson Boulevard, żebyście zobaczyli, że nie jest to jakieś ledwo toczące się auto wystawowe, lecz szybki i pojemny samochód. I cichy. Jest niesamowity. Wygląda surrealistycznie. Bardziej wypasiony niż sądziłem. Cieszę się. Nagram pierwszą przejażdżkę. Prezentacja była udana. Teraz firma zgodnie z obietnicą musi dostarczyć klientom samochody. Na kilka tygodni przed terminem w procesie spawalniczym wystąpił błąd. Jedno z ramion robota jest przesunięte o kilka milimetrów. Nawet minimalna różnica zatrzymuje produkcję. Roboty pracują z tolerancją błędu rzędu 1 mm, co daje gwarancję tego, że części znajdą się tam, gdzie powinny. Opóźnienie zaburzy plan produkcji i utrudni dotrzymanie terminu. Po zmianie ustawień inżynierowie uruchamiają robota.
wszystko działa tak, jak powinno. Ku uldze zespołu można rozpocząć masową produkcję. Podążając wzdłuż linii montażowej, przyjrzyjmy się powstającemu właśnie nadwoziu. Składa się ono z 14 sekcji. Żeby przyspieszyć proces produkcji, każda z nich powstaje w innym dziale. Podmontownia drzwi. Rama wewnętrzna zostaje połączona z panelami zewnętrznymi. Szczypce robota łączą blachy za pomocą nitów. Z prawej strony montuje się boczne części karoserii. Każde z ramion robota Tesli może wykonywać różne zadania. Używamy nowoczesnej technologii, łącząc arkusze aluminium, tłocząc je, spawając, nitując i klejąc za pomocą wielozadaniowych robotów. Uniwersalność jest kluczowa w tak efektywnym procesie produkcji. Robot może spawać punktowo, a następnie po wymianie końcówki zaciskać blachy. Ramię, które połączyło elementy, może przekazywać je dalej. To inteligentny, ale wymagający ciągłego usprawniania proces. Gdy coś rysujemy, zmieniamy przybory. W tym przypadku jest tak samo. Elementy są łączone w montowni nadwozi. Przynitowuje się je do zespawanej płyty podłogowej, tworząc bazę nadwozia. Wszystkie skorupy trafiają na linię montażową. Wzdłuż niej znajdują się roboty montujące boki karoserii oraz drzwi. Trzy testowe egzemplarze są gotowe. Nadwoziownia udowodniła, że może funkcjonować w trybie automatycznym. To kamień milowy przygotowań do produkcji masowej. Kompletne nadwozie nazywane jest surowym. Pora je pokolorować. Nadwozie podwieszane jest na suwnicę, która zabierze je do lakierni. Znajduje się ona w osobnym budynku. Zlokalizowany we Fremont obiekt ma powierzchnię 95 boisk piłkarskich. Linia produkcyjna zajmuje zaledwie 20% powierzchni. Gilbert Passin uważa, iż wolne miejsce jest kluczowe dla elektrycznej rewolucji firmy Tesla. Fabryka Tesli jest ogromna. Powierzchnia obu jej poziomów wynosi 464 tysiące metrów kwadratowych. Obecnie wykorzystujemy niewielki ułamek tej przestrzeni. Większość terenu jest spowita mrokiem, chociaż mamy plany jego wykorzystania. Wolny obszar jest częścią etapowego planu rozwoju. Przestrzeń mają wypełnić linie produkcyjne kolejnego modelu. Niedrogiego samochodu elektrycznego.
W przyszłości zamierzamy poszerzyć ofertę o mniejsze pojazdy oferowane w bardziej przystępnej cenie. To będzie idealna megafabryka. We Fremont mają powstawać miliony niskobudżetowych samochodów elektrycznych trzeciej generacji. Będzie to ostatni etap realizacji planu Tesli. By spopularyzować samochody elektryczne, obniżymy ich cenę, wytwarzając je na masową skalę w tej wielkiej fabryce. Chcę produkować 500 000 egzemplarzy rocznie. Przyszłość strategii Ilona zależy od sukcesu modelu S. Termin dostawy pierwszych samochodów jest coraz bliższy. Transport aluminiowego nadwozia odbywa się za pomocą suwnicy. W lakierni samochód zacznie wyglądać jak luksusowa limuzyna. To bardzo nowoczesny proces. Samochód firmy Tesla wyposażono w zaawansowaną technologię. Lecz tym, co zauważa się najpierw, jest kolor. Zagruntowana karoseria jest gotowa. Ten egzemplarz zostanie pomalowany na kolor o nazwie Signature Red. To barwa różniąca się od czerwieni stosowanej przez innych producentów. Zastosowaliśmy płatki szklane, nadające lakierowi błysk. To mistrzostwo automatyzacji. Roboty lakiernicze potrafią otwierać drzwi za pomocą uchwytów. Po nałożeniu lakieru nadwozie zostaje umieszczone w piecu, w którym zostanie wytworzona lśniąca warstwa. Eksperci przez długie godziny weryfikują jakość powłoki lakierniczej. Elon jasno sprecyzował, czego oczekuje. Lakier ma wyglądać niczym szkło. Nadajemy więc karoserii fortepianowe wykończenie. Model S spędza 1,5 dnia w lakierni. Dbałość o szczegóły obowiązuje także w montowni. Najpierw instaluje się szklany dach. Robot wykonuje fotografię górnej części samochodu. Dzięki niej szyba zostanie wklejona we właściwe miejsce. Pora na wnętrze. Zostają zamontowane przewody i siedzenia. Instaluje się aerodynamiczne klamki. Nowoczesna deska rozdzielcza zostaje wsunięta do samochodu. To dowód zaawansowania technicznego zachodniego wybrzeża USA. Model S wyposażono w tablet dotykowy inspirowany wytworami Doliny Krzemowej. Jesteśmy w dużej mierze firmą informatyczną. Nasz samochód wyposażyliśmy w oprogramowanie łączące cechy wyszukiwarki Google z Facebookiem i systemem Apple. Chodzi o to, aby urządzenia takie jak telefony czy komputery zostały zintegrowane z samochodem.
Całe centrum dowodzenia oparto na 17-calowym tablecie. We wnętrzu nie ma prawie żadnych przycisków. To urządzenie ma wspaniałe możliwości, a dzięki niemu deska rozdzielcza jest niemal pusta. Funkcjami steruje się jednym ruchem dłoni. To jak czary. Produkcja masowa ma zacząć się za 2 tygodnie. W samochodach z próbnej partii zostanie zamontowany układ napędowy. W przypadku samochodów spalinowych jest to długi proces. W aucie elektrycznym wystarczą 2 etapy. Pierwszy z nich to połączenie silnika, zawieszenia i hamulców z tylnymi piastami. Nie ma wału napędowego ani skrzyni biegów. Wystarczy 1 ruch. Końcowy montaż wykonuje się ręcznie. Praca mechaników jest ściśle monitorowana. 509, guys. Montaż odbywa się w ustalonym rytmie. Każdy z punktów montażowych ma określony czas na wykonanie zadania. Tutaj ten czas wynosi 4 minuty i 45 sekund. Nieustannie powtarzam, ile minut i sekund im jeszcze zostało, aby zdążyli w założonym czasie. Etap drugi to instalacja akumulatorów. Płaska skrzynia posłuży za podwozie auta. Przykręcona do podłogi zwiększy jej sztywność. Pierwsze kompletne samochody docierają do punktu kontrolnego. Elon zdecydował, że oględziny odbędą się na bambusowej platformie, gdyż piękno samochodu można ocenić tylko w pięknym otoczeniu. Pozostała już tylko jazda próbna. Firma Tesla korzysta z nietypowego toru. Samochody elektryczne nie wytwarzają spalin, więc można je testować w zamkniętym wnętrzu. Nasi ludzie świetnie się spisali. Widać najwyższą jakość lakieru oraz spasowanie elementów nadwozia. Jestem z nich dumny. Pierwszy egzemplarz modelu S przechodzi test fabryczny. Jakość wykonania potwierdza gotowość megafabryki do rozpoczęcia produkcji masowej. Dla firmy to ważna chwila. To, że widzimy ten samochód na torze testowym, oznacza, że fabryka Tesli jest gotowa. Teraz muszę zacząć produkować 20 tysięcy egzemplarzy rocznie. Klamka zapadła. Fabryka może się już skupić na realizacji zleceń, mających sfinansować elektryczną rewolucję. Gdyby wszystkie samochody na świecie przestały emitować szkodliwe substancje, żylibyśmy w idealnie czystym środowisku. To właśnie jest wizja Tesli. Zero spalin, ciepła, hałasu, pyłu i kosztownego paliwa. Tylko czyste i ciche ulice. Niesamowite, że dzień po dniu zmieniamy myślenie ludzi o samochodach elektrycznych i o tym, do czego się przyzwyczaili. To wspaniałe, że jeden produkt może tyle zdziałać. Za 10 lat Tesla zmieni główny nurt w motoryzacji.
Samochody elektryczne są przyszłością. Megafabryka Tesli zbudowała sobie miejsce w historii. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Michał Użykowski. Czytał Robert Samot.